Siema, witam ponownie w Epoczku, gdzie skończyliśmy ostatnio i sobie po prostu polecimy dalej z tymi questami. No jeszcze troszkę tego zostało. Jestem aktualnie w boskiej erze. Ale jak daleko jest do endgame'u, to ciężko mi powiedzieć. No tutaj mam całe. Tu jest ta zima. I wydaje mi się, że później jeszcze będzie tylko tutaj chyba. Odblokuję sobie... Aha, nie, jeszcze lagun później jest, no. Czyli jeszcze jest 3 akty. Bo takie... Coś to jest chyba akt, nie? Tak mi się wydaje. Więc chyba jeszcze jest 3 akty. Dobra, lecimy dalej. Dobra, mamy level upik na Fireballu. Więc tutaj sobie damy teraz może szansę na rozrwanie odporności na ogień. No to zawsze też troszkę może... zwiększyć jednak damage. O, dropnąłem pierścionek pod elemental damage. Tylko pytanie, czy ja go mogę zamienić. A obrażenia zaklęć. Obrażenia żywiołowe. Tylko tutaj mam potencjał 25, a tu mam 27. To w zasadzie ten, co ja mam, to jest nawet lepszy. Chyba tak, czy nie? Obrażenia w czasie. Obrażeń w czasie nie bije. I on mi daje też szybkość ruchu. Czemu ja go nie ulepszałem? Ja bym tu sobie dał te obrażenia żywiołowe. Mało tych glifów mam, kurde. Dobra, mamy te 5. Teraz pytanie, czy ulepszy się odporność na ogień, a ulepszę. No, dobra. Także na razie tyle. No i level upik. 44 level i kolejny pierścionek. Int. Szansę. O, to jest fajny ring, ty. Szansę na kryta, obrażenia zaklęć. Gdzie to może za tego wymienimy? No. Sobie damy inta na... Dobra, użyjemy glyfa. Aha, nie mam więcej inta. Muszę, kurde, rozkładać itemy na inta. Dobra, to na razie to zostawię. Bo to chyba będzie gorsze od tego, nie? Chociaż nie wiem, ile daje szansę na kryta realnie. No, w teorii... jest... lekko lepszy. Dobra, to niech będzie. Jeszcze damy sobie level. I na levelu dajemy oczywiście tutaj przyspieszenie czasu odnowienia za każde 6 punktów inteligencji plus 1%. Ale jak ja tu daję punkcik, to nic się nie zmienia, o co tu chodzi? Nie skaluje się. Szybsze odnowienie za każde 4 punkty inteligencji. Inteligencję mi to dodaje dodatkowo, okej. No to spoko. I tutaj bym chciał teraz zamienić to na glyf dominacji. Dzięki czemu ten glyf dominacji mogłem sobie dać tutaj. Bo on mi się później będzie odpalał. Po prostu jak używam inwokacji. No i tam będzie mi dał dodatkowe bonusy, nie? To się też nie zawsze odpala. Ale... co któryś raz się odpali, nie? I to wtedy mam dodatkowe bonusy, dodatkowe tam damage. I jest ogólnie fajnie. No i wkraczamy na zimę. Tutaj się... jest taka, powiedzmy, cutscenka. No ale nie wiem, co to jest ta Egida Błyskawic. No to jest pyk, przyleciał ziomek. Walnie mu. I chyba tepek będzie, albo nie? Nie pamiętam już. Dobra, umarł. Pyk. Z kolejnym gadamy ziomeczkiem. Z babka w sumie. I tepek. No i dobra, jestem w miasteczku. Tu musimy oczywiście pogadać sobie. Pyk. No i teraz tu jeszcze jest sidequestik jakiś. Też sobie go wezmę od razu przy okazji. I tak już tu jestem. I teraz tak. No i teraz po prostu trzeba iść na lewo.
W sensie, ja zawsze najpierw idę tutaj na lewo. I później idę tu, do góry, tam jest bossik do zabicia. Ten lodowy taki. No i tyle, nie? Także... Co, trzeba lecieć? Tylko najpierw... Muszę zobaczyć itemy. Itemy, których nie potrzebuję, a w których jest int. To muszę je rozwalać. Z tego powodu, że ja potrzebuję odłamków do inta. Nie ma inta. Są odporności. Szanse na kryta int. W sumie ten pierścionek byłby fajny. I on ma, a ma 19 tylko też potencjału, więc niewiele więcej. No tego sobie rozwalimy. Trafienie krytyczne, czy ja potrzebuję? Nie wiem. Dobra, a tego sobie ulepszymy. Tutaj tego inta sobie ulepszymy. Ostatni glyf. Minus 6. Dobra, siadło. Mamy plus 5 inta. Ile ja mam w ogóle overall inta? Overall inta aktualnie mam 44. No dobra. To lecimy dalej. Dobra, jest pierwszy mini bossik. Kurde, ale on bije. Są dwa. W sensie w sumie to trzy mini bossiki, nie? Bo jest ten tutaj i później jest jeszcze podobny melak z magiem. Kurde, ale on jakoś mega dużo bije. Czemu on tak dużo bije? Dobra, padł. Coś fajnego poleciało. Resy. Pasek też z resami. Że ja mam tu obrażenia od błyskawic, to raczej nie będę zmieniał. Tego też nie chcę zmieniać póki co. Dobra, czyli nic ciekawego ogólnie. Nic pod inta nie wpadło. Aha, jeszcze tu muszę sobie naklikać. Pyk. No. Lecimy dalej. Tam już chyba będą te dwa kolejne mini bossiki. No jeszcze zobaczymy co z Nemezis. Ciekawego. O, level upik 4-5 wpadł. Oczywiście dajemy sobie tego inta. No kurde, ile tych mobków się respi. Co my mamy? Buty. Siła, int. Życie, witalność. Sedeki. Buty fajne. Hełm do niczego. Aha, bo to są te itemy, które już ulepszałem. I do tych butów mi wszedł int. Zajebiście. Dobra, to wzmocnienie. Idźmy dalej. Zobaczymy co. Ja potek nie mam. Zobaczymy co jeszcze wejdzie do tych bucików fajnego. Dobra. No i tu są te dwa mini bossiki. Najpierw trzeba tego maga uwalić, bo on shielda daje. Pamiętam kurde, jak się zawsze bałem na haceku. Jakieś na haceku dużo grałem. Zawsze się bałem robić. No właśnie. Ale to nie o to chodzi. Zawsze się bałem robić tych mini bossów. Bo ten melak, jak on skoczy tym, to kurde, raz by zwanshotował na haceku, nie? Czy co jest? What the fuck? Jedno na mnie spadło i umarłem? O co chodzi? Resy przydałoby się ogarnąć, ale nie chcę mi się na razie w to bawić. No tak, te itemy to po chwilę będę zmieniał, nie? Więc... Ale przydałyby się resy, no. Ja chyba nie mam w ogóle cold resów. Teraz zobaczymy. A, 20% mam cold resa. Także malutko, malutko. Ale dobra tam. Na SC-ku jak się wywalę parę razy, to nic się nie stanie. Tym bardziej, że tu chyba nadal nie ma żadnej kary za śmierć. Kiedyś dawno, dawno temu był gold. Jak się padało, to żeby wstać trzeba było zapłacić golda. A teraz chyba nic nie ma. Nie ma żadnej kary, nie dodali. W sumie szkoda. Dobra, no i tyle. Int bierzemy. Tego nie biorę.
Obrażenia od błyskawic. Mogę wziąć, żeby to rozwalić ewentualnie. I teraz tak, to można wymienić. Bo tu mam plus 4 inta. Plus jeszcze mogę sobie to ulepszyć. O, plus 5 inta. I damy sobie... Może dam sobie teraz od zimna. Odporność na zimno, o. Glyfa mam jednego. Dobra, no i mamy ile? 27% odporności na zimno. No i gitarka. I teraz tak, to można rozwalić. Syk. Gdzie jeszcze miałem inta? Nie wiem. Dobra, to rozwalimy. No i tyle na razie. To trzeba tutaj zebrać. Lecimy dalej. No i dobra, musimy sobie pogadać tutaj z ziomeczkiem. O, plus 2 idle sloty, dodatkowo jeszcze fireball. Cyk. No. 45 level. Musiałbym jakieś idole ogarnąć sobie, żeby tu dać. Dobra, ale póki co tyle.